Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy powtórzenie wiadomości z funkcji trygonometrycznych. Od 1 września właśnie jesteśmy w nowym budynku, gdzie mamy przestronne sale. Sale to były takie małe, że można to porównać do mojego pokoju, jak klatka. My się do Mickiewicza zapisaliśmy ze względu na lokalizację i sposób nauczania, a teraz ze względu na nowy budynek, te wielofunkcyjne sale to jest zupełnie inny poziom. Nie mogliśmy się doczekać, tutaj w tej szkole znajduje się nowoczesny system i ocieplania, i ogrzewania, wentylacja powietrza, filtracja, czego nie mieliśmy w starym budynku. Nowoczesny pod każdym względem, no i uczniowie, my w tym budynku. Przeskok pomiędzy starą częścią a nową budynku to przeskok cywilizacyjny pokoleniowy. To trudno w ogóle w słowach jest opisać z uwagi na komfort taki fizyczny, bo uczeń nie musi myśleć o tym, że jest mu zimno, że jest zbyt intensywne oświetlenie, że jest hałas z korytarza, bo tam klasa przechodzi. Tego wszystkiego tu nie mam. W nowej szkole podobają mi się przede wszystkim przestronne sale i nowa hala gimnastyczna. Możemy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na 3 ogromnych sektorach. Dodatkowo mamy rozkładane trybuny i halę przystosowaną do wszystkich sportów, które można sobie wymarzyć. Także rozgrywki sportowe też można tutaj prowadzić. Baczność, sztandar szkoły wprowadzić. W projekty PPP angażują się wyłącznie nowoczesne, powiedziałbym wręcz innowacyjne jednostki samorządu terytorialnego. Prezydent, burmistrz, wójt gminy, który decyduje się na tego typu rozwiązanie, patrzy w przyszłość. Nie interesuje go wyłącznie jego kadencja, wie, że ta infrastruktura zostanie na lata i będzie przez partnera prywatnego przez wiele lat utrzymywana, a podmioty te będą ze sobą w tym czasie intensywnie współpracować. Zatem to moim zdaniem jest klucz do sukcesu. My byśmy tej szkoły sami nie wybudowali. To, dzisiaj to już wiem na pewno, bo skala tej inwestycji jest tak olbrzymia, że nie dalibyśmy sami rady, albo może jakimś właśnie heroicznym wysiłkiem dalibyśmy radę, ale kosztem innych równie ważnych inwestycji, które w mieście muszą być realizowane. Samorządy boją się nowych projektów, cały czas traktują to jako potencjalne ryzyko, a nie szansę. Samorząd piastowski zupełnie odwrotnie to potraktował jako szansę. Wiemy, że poza tą formułą ta szkoła nie mogłaby być zrealizowana. Tak zwana krótka kołdra finansowa samorządu była za krótka na klasyczną formułę realizacji. Więc myślę, że tutaj pan burmistrz Szuplewski czy pan burmistrz Rytel musieli się wykazać tą odwagą intelektualną. PPP to nie tylko budowa, to nie tylko efektywne projektowanie, to nie tylko efektywna i sprawna energetycznie infrastruktura, to również utrzymanie określonej jakości, standardu utrzymania
w perspektywie 20 lat. PPP daje możliwość w wielu dziedzinach, i to trudnych rozwiązań, możliwość planowania na wiele, wiele lat. Dlatego samorządowiec, który to uczyni, wie, że musi mieć partnerów, wie, że musi mieć transparentny budżet, wie, że musi mieć większość rady, która będzie przeświadczona, że to jest decyzja dobra, jak również będzie musiał mieć świadomość, że podejmowanie następnych decyzji będzie oparte na zobowiązaniach, które już się zaciąga, prawda, i trzeba spłacać. Ale to jest dobre, stabilne, a przede wszystkim jest jedna rzecz jeszcze bardzo ważna. Podmiot prywatny, jakim by nie był, jest zainteresowany w dobrym, transparentnym funkcjonowaniu samorządu. Czy to są same plusy? PPP to jest sport dla wytrwałych, ale te wysiłki, jak też widać, kończą się sukcesem. Zatem PPP należy rekomendować wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego do budowy infrastruktury publicznej.